chyba łatwo się domyślić, o czym będzie dzisiejszy film. Zapraszam. No to ładujemy się na łajbę i wyruszamy na jezioro Tahoe. Oczywiście majtek pokładowy musi odczepić łajbę. Nie ma lekko. I będziemy gotowi do wypłynięcia. Nie jest lekko to wszystko odczepić. Ta-da. I to samo trzeba zrobić z przodu. Pięć i 7 litra, V8. Będzie dobrze. Uwaga. Tak jak mówiłem na początku filmu, jesteśmy na jeziorze Tahoe na granicy Kalifornii i Nevady. To jezioro jest położone prawie 2000 metrów nad poziomem morza. Otoczące nas góry dochodzą grubo ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Także jesteśmy wysoko w górach Sierra Nevada. Jezioro Tahoe jest drugim najgłębszym jeziorem w Stanach. Ma 500 metrów głębokości. Wielkość tego jeziora to bodajże 36 mil długości, nie, przepraszam, 36 km długości i 19 km szerokości. Łączna powierzchnia jeziora to prawie 490 km2, czyli jest ponad 3 razy większe od jeziora Śniardwy, które ma chyba 113 czy 115 km2. Także jezioro Tahoe jest dość duże. Jest to jezioro alpejskie, które nigdy nie zamarza ze względu na objętość wody. Woda jest też dość zimna, nawet w środku lata. Dzisiaj jest blisko 30 stopni ciepła, a woda jest na tyle zimna, że powoduje wypadki. W zeszłym tygodniu mieliśmy dwa utonięcia, ponieważ turyści nie zdają sobie sprawy z tego, jak zimna jest woda. Pływają na łódkach cały dzień, są rozgrzani, po czym skakują do wody. No i niestety szok termiczny nie pozwala im wypłynąć i topią się. Tak jak mówiłem, w zeszłym tygodniu mieliśmy dwa takie przypadki. Jezioro jest bardzo czyste. Przejrzystość wody to ponad 20 metrów. Także jest naprawdę bardzo, bardzo czyste. Jedno z czystszych jezior, jakie widziałem w swoim życiu. A tutaj w okolicy o czystość tego jeziora dba wiele organizacji. Są różne projekty skierowane właśnie
po to, żeby to jezioro było czyste. Między innymi na przykład zimą tutaj pada bardzo dużo śniegu, ale drogi nie są sypane żadną solą, są jedynie posypywane lokalnym piaskiem tutaj z okolic Tahoe. Chodzi o to, żeby no, naturę po prostu jej nie drażnić za bardzo. Więc naprawdę na maksa jest o wszystko dbane. Oprócz tego nie można wykonywać żadnych robót ziemnych od końca bodajże września do początku kwietnia, kiedy jest najwięcej opadów śniegu i deszczu tutaj w okolicy, żeby piach i kurz nie spływał do jeziora. Więc naprawdę dbają o to bardzo, bardzo dobrze. To chyba tyle, jeżeli chodzi o informacje o jeziorze Tahoe. A my za chwilę wrzucimy do wody coś do pływania, żeby za wajbą ciągnąć i zacznie się zabawa dla dzieciaków. Zgubiłem obrączkę. Żona mnie zabije. Próbowałem dojść do dna, ale jest za głęboko, więc trzeba będzie kupić nową, niestety. A woda jest rzeźka, nazwijmy to. Dzieciarnia pływa. Młodszy szkodnik za zimno. Za zimno jej jeszcze w tym jeziorze, ale starszy szkodnik pływa. Bo udaje, że pływa. A żona mi już wybaczyła. Wave! What? Żona mi wybaczyła zgubienie obrączki. Dzisiaj na Amazonie będzie kupiona następna, więc luzik. Nice. Nice. I can't even see, it's darker. Let's go, how far can go? What? Go. Dive. Dive, okay. You spit in my face. Jest dobrze. Jesteśmy przy
najgłębszej części jeziora. A jak widzicie, woda jest totalnie granatowa, bo tutaj jezioro dochodzi do 500 metrów głębokości. Bardzo blisko brzegu, bo ta ściana po prostu idzie centralnie w dół. Przepaść nad samym brzegiem jeziora. A teraz płyniemy do miejscówki, gdzie zobaczycie, jak wygląda woda w jego płytszej części, jak bardzo jest przejrzysta i czysta. JT, cheers. Cheers. Jesteśmy w płycie części jeziora. Pokażę wam. Jest jakieś 4, może 5 metrów pod nami. Nie wiem, czy będzie widać kotwicę. Tam jest zobaczyć kotwica. Widzicie, woda jest szmaragdowa. Na dnie jest piasek. Jest mega czysta, mega przejrzysta. Więc kolor w słońcu wody jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. A dziewczyny oczywiście już skaczą do wody. Ready? Three, jump! Two, one! Sucker! Cold! Cold! Ah, I almost touched! It's cold! It's cold! Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. My kończymy naszą wycieczkę w Łajbie. Jak zwykle czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, czy było ok, czy nie. I tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.